Rząd chce zmusić lekarzy do wykonywania tak zwanej aborcji. Premier Donald Tusk ogłosił, że każde powołanie przez medyków się na klauzulę sumienia w szpitalu finansowanym przez NFZ będzie zgłaszane do prokuratury z urzędu. W koalicji rządzącej nikt nie ma wątpliwości, że zabijanie dzieci nienarodzonych powinno być szeroko dostępne. Koalicjanci negocjują, do którego momentu rozwoju dziecka w łonie matki można dokonać tak zwanej aborcji oraz jakie powody mają to usprawiedliwiać. Proaborcyjne zmiany chce przyspieszyć premier Donald Tusk, który straszy lekarzy chroniących życie nienarodzonych. Każda odmowa wykonania zabiegu będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury. Od dzisiaj prokuratura będzie zobowiązana do badania, dlaczego ktoś naraził życie i zdrowie kobiety. Każdy przypadek będzie trafiał z urzędu do prokuratury. Prawo do powoływania się na klauzulę sumienia gwarantuje medykom nie tylko polska konstytucja oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Wywodzi się ono również z prawa międzynarodowego, przypomina doktor nauk prawnych Bartosz Lewandowski. To jest rażące pogwałcenie wolności e, samych lekarzy i próba ich zastraszenia. Tego inaczej nie można po prostu odebrać. Rząd szykuje też bat finansowy na szpitale, w których lekarze nie będą godzić się na zabijanie dzieci nienarodzonych. W przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży szpital straci kontrakt z NFZ. W zakresie ginekologii. Tak zwana aborcja nie jest procedurą leczniczą i nie można do jej wykonywania zmuszać lekarzy, którzy zobowiązali się w przysiędze Hipokratesa do ratowania życia i zdrowia człowieka. Przypomina dr Michał Skwarzyński z Katedry Praw Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Świadczenia, które ma finansować z moich pieniędzy NFZ, z naszych pieniędzy, tak naprawdę wszystkich NFZ, to mają być świadczenia lecznicze. Proszę mi powiedzieć, co aborcja leczy. No nie ma takiej choroby. Polskie prawo dopuszcza tak zwaną aborcję, jeśli do zajścia w ciąże doszło w wyniku przestępstwa oraz w sytuacji, gdy zagraża ona zdrowiu i życiu matki. Rządowe wytyczne dla prokuratury, szpitali i lekarzy mogą doprowadzić do bezprawnego nadużywania przesłanek dopuszczających tak zwaną legalną aborcję, przestrzega Ewa Kowalewska z Human Life International Polska. Tu wszystko razem chodzi o to, żeby nam wmówić, że lekarz jest przeciwko kobiecie, że lekarz powinien być tym Wykonawcą, że powinien po prostu zabijać na życzenie. No to wracamy do czasów komuny. Tak było, że lekarz miał wykonać polecenie partii. Lekarze, którzy ze względu na swoje przekonania będą prześladowani przez rządzących, mogą liczyć na wsparcie prawników. Deklaruje też wsparcie i wyjaśnienie tutaj pomoc prawną również lekarzom, którzy... Kluczowe jest również wsparcie obywateli dla lekarzy chroniących życie oraz stanowczy sprzeciw społeczeństwa wobec totalitarnych metod wprowadzanych przez rząd.